Szydłowa. Zatrzymam się chwilę na tym, bo pani Beata Szydło dokonała wielkiego awansu. No, ze stanowiska wójta gminy Brzegie nagle na stanowisko premiera, no to rzeczywiście to był wielki skok. Dlaczego? Dlatego, że pani Beata Szydło jest absolwentką Szkoły Liderów przy Departamencie Stanu, Stanów Zjednoczonych. To wszyscy właściwie, poza Lechem Kaczyńskim chyba, byli absolwentami, wszyscy prezydenci, nawet Mieczysław Rakowski, byli absolwentami tej Szkoły Liderów. Co to jest ta Szkoła Liderów? Nie można tak się zapisać na przykład do tej szkoły. Nie, rekrutuje do tej szkoły liderów, rekrutują ambasady amerykańskie w poszczególnych krajach. Muszą się kierować jakimiś kryteriami, no ja nie wiem jakimi, bo oni mi się nie zwierzają, ale no jakieś kryteria muszą być, że wybierają akurat tego, a nie tamtego. Józia, a nie Zosię, prawda, wybierają. I na stronach internetowych ambasady amerykańskiej jest napisane expressis verbis, czego w tej szkole liderów oni się uczą. Uczą się tego, że jak już zostaną dygnitarzami, to będą w swoim postępowaniu uwzględniali interes Stanów Zjednoczonych. Dlatego służy taka podmiotka. Proszę Państwa, ale Niemcy, ja to tak mówię, że państwa się dzielą na dwie kategorie. Państwa poważne i pozostałe. Niemcy są państwem poważnym. No i wcale nie chciały zrezygnować z wpływów w Polsce, już tam przecież wyrobionych podczas tej kurateli. Tylko dlatego, że prezydentowi Obamie się tam coś zamaniło. No to nie, no jak. I rząd Beaty Szydło powstał pod koniec roku 2015, już na przełomie listopada i grudnia. Jeszcze nic nie zdążył zrobić. Jeszcze nic nie zdążył nawet powiedzieć. A Komisja Europejska na początku stycznia 2016 roku wszczęła wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji. Rozpoczęła się wojna o demokrację w Polsce. Powstały kody, tam obywatele SB i tak dalej, wszystkie takie wynalazki. No i kulminacyjnym momentem tej wojny o demokrację był 16 grudnia 2016 roku, był Ciamajdan. Ciamajdan polegał na tym, że część posłów opozycyjnych zablokowała salę plenarną Sejmu po to, żeby nie dopuścić do uchwalenia ustawy budżetowej. Bo nieuchwalenie ustawy budżetowej w odpowiednim terminie rodzi skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu i rozpisania wyborów. No o to chodziło. Decyzja w tej sprawie należy do prezydenta. Konstytucyjnie decyzja w tej sprawie należy do prezydenta, ale 16 grudnia, czy w grudniu 2016 roku Andrzej Duda jeszcze by się nie ośmielił podjąć takiej decyzji. I właśnie o to chodziło, żeby się nie ośmielił, bo wtedy można by było oskarżyć o złamanie konstytucji, nie ogólne, tylko w konkretnym punkcie. Więc przygotowane to było całkiem nieźle, całkiem rozsądnie. Dlaczego w grudniu 16 roku? No, myślę, że ze względu na wybory prezydenckie w Ameryce, które wygrał Donald Trump, ale wojna polityczna tam nie tylko nie ustała, tylko jakby się nawet nasilała. Mogłem się o tym przekonać osobiście, jak byłem w grudniu 2016 roku w Nowym Jorku. To demonstracje przeciwko Trumpowi, który już był wybrany, już to niczego nie mogły zmienić, przewalały się jedna za drugą przez Nowy Jork. I nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na te demonstracje, 18,5 dolara za godzinę. No tak, tam w Ameryce tak jest, no tam ci nie zawsze wiedzą, o co demonstrują, czy przeciwko komu, tylko no, wynajmują się i krzyczą, precz niech żyje i tak dalej. No i tak się to robi. Proszę Państwa, wydawało się, że
Donald Trump zaabsorbowany oganianiem się przed tymi swoimi wrogami, którzy tam go szarpią za nogawki, to nie będzie miał głowy do tego, co się w jakiejś Polsce tam wyprawia. Był szarpany za nogawki, ale całkiem o nas nie zapomniał. I przed cięcia Majdanu przyleciał do Warszawy Rudolf Giuliani, prawa ręka Donalda Trumpa, i odbył dwugodzinną rozmowę z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim. Po tej odleciał do Ameryki. Po tej rozmowie Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów do sali kolumnowej i tam uchwalili ustawę budżetową. Od razu się rozpoczęły potępieńcze swary, czy ustawa budżetowa nie powinna być przypadkiem uchwalana w sali plenarnej, no, zwłaszcza taka ustawa, no i że to jest nielegalne. Ale inni eksperci, bo to eksperci, którzy zostali zaangażowani, twierdzili, że to nieprawda, wystarczy, że ustawę przegłosują posłowie, a w którym miejscu, to nie takie ważne, mogą nawet w krzakach pod Sejmem to przegłosować i to jest bezwielegalne. Trzy dni po Ciamajdanie nieudanym, bo tam tylko tym posłom nikt nie powiedział, że już wojna się skończyła. Oni tam siedzieli przez całe święta Bożego Narodzenia, kantyczki układali i tak dalej. Trzy dni po tym nieudanym Ciamajdanie w gazecie Die Welt ukazała się taka publikacja. No, nie udało się. Trzeba na jakiś czas się pogodzić z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. I jednocześnie nasza złota pani zapowiedziała gospodarską wizytę w Polsce na 7 lutego 2017 roku i przyjechała, odbyła rozmowy różne, rozeznała sytuację i nastąpiła zmiana akcentów. Już nie walczymy o demokrację, znaczy walczymy oczywiście, jak zwykle inaczej, ale już nie przede wszystkim. Przede wszystkim wojujemy o praworządność w Polsce. Pod koniec lutego, właśnie na przełomie lutego i marca, wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie zwróciły się do Komisji Europejskiej z apelem, żeby z Polską zrobiła porządek, ponieważ poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to owczarkom niemieckim tam z komisji nie trzeba było dwa razy tego powtarzać i rozpoczęła się wojna o praworządność, w której to na pierwszą linię frontu zostali wypchnięci niezawiśli sędziowie, którym się bardzo spodobała ta rola mięsa armatniego. No i tam wojują do dzisiejszego dnia. Takim czynnikiem, który zdynamizował tutaj niemiecką, że tak powiem, niemieckie natarcie, to była wizyta Donalda Trumpa w Warszawie w lipcu 2017 roku. On tam powiedział między innymi, bo komplementów nam nasadził tak, że to wystarczyłoby na czterech prezydentów, no ale on już tego nam nie żałował. Natomiast powiedział rzecz istotną, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go popierały. I ta deklaracja musiała zapalić czerwone światełko alarmowe w Berlinie, że tu się kończą. Dlaczego? Proszę Państwa, trzeba się cofnąć do końca lat 80., kiedy już po spotkaniu Ronalda Reagana z Gorbaczowem w Reykjaviku w 1986 roku wyjaśniło się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego w Europie, który ma zastąpić porządek jałtański, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy, no to państwa środkowoeuropejskie postanowiły wykorzystać ten moment dziejowy i utworzyć coś w rodzaju takiej współpracy, reasekuracji własnej niepodległości. I tak powstało heksagonale. W 1989 roku w Budapeszcie cztery państwa środkowoeuropejskie, Włochy, Jugosławia, Węgry i Austria, podpisały porozumienie o współpracy. Potem Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem do tego dołączyła jako piąty uczestnik, więc pentagonale, i Polska jako szósty, więc heksagonale. Kiedy Niemcy odzyskały swobodę ruchu w Europie w 90 roku, natychmiast przystąpiły do wysadzania heksagonale w powietrze. I zrobiły to w taki sposób, że sprowokowały wojnę domową w Jugosławii.
A jak zobaczyli ci sygnatariusze, Jugosławia miała być bałkańskim filarem, jak zobaczyli, że on się pogrążył w pożodze, no to powiedzieli, nie. I od tej pory próżnię polityczną w środkowej Europie powstałą po ewakuacji Imperium Sowieckiego wypełniają Niemcy, rozszerzając Unię Europejską na wschód. Unię Europejską, czyli polityczny organizm, którego są politycznym kierownikiem. I 1 maja 2004 roku stało się. Polska i inne 7 państw środkowej Europy zostało przyłączone do Unii Europejskiej. No i oczywiście natychmiast się to przełożyło na sytuację, bo proszę Państwa, jest jedna kwestia. Jak przypominamy sobie tamten okres, to wszyscy mądrzy, roztropni i przyzwoici, ci co tam rozpoznają się po zapachu, tłumaczyli nam, że Unia Europejska nie jest państwem. Mimo że ma wszystkie atrybuty państwa, ma terytorium, ma ludność, ma władzę, bank centralny i walutę, Europol, Eurojust. Tylko jeszcze wojska nie ma, no ale to będą miał, będzie miała. Tylko że gdyby, ale nie jest państwem. Gdyby przyznać się, że Unia Europejska jest państwem, jest takim pseudonimem Czwartej Rzeszy, tam Niemcy muszą jeszcze zachowywać jakieś pozory, no to trzeba było odpowiedzieć na kłopotliwe pytanie. A jaki w takim razie jest status prawno-międzynarodowy państw członkowskich? Przecież one stanowią część składową. Każde z nich stanowi część składową tego organizmu pod tytułem Unia Europejska, która zaistniała oficjalnie jako podmiot prawa międzynarodowego 1 grudnia 2009 roku. No, historia uczy, że nigdy żadna część składowa jakiegokolwiek państwa nie była niepodległa. Przeciwnie, tam podlegała władzom tego państwa, mogła mieć jakiś większy czy mniejszy zakres autonomii, ale nie była niepodległa. No i tego nie można było powiedzieć. Tego nie można było powiedzieć, jak to kiedyś Wojciech Młynarski śpiewał, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. No to właśnie tak. Proszę Państwa, wracam do tego lipca 2017 roku. Zapowiedź Trumpa musiała zapalić czerwone światło alarmowe w Berlinie. Dlaczego? Bo wadą tego heksagonale z 1989 roku było to, że ono nie miało silnego lidera, ani nawet silnego protektora. I Niemcy bez trudu wysadziły to w powietrze, rozgoniły to towarzystwo. Ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem, o, to by było trudniej, zwłaszcza dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech. To by było trudniej. Być może, że taka próba nawet by nie została podjęta. Więc na pewno zapalone zostało czerwone światełko alarmowe i Niemcy zrozumieli, że to, zrozumiały Niemcy, że to nie żarty i zastosowały się do indiańskiego przysłowia. Jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. I złożyły akces do Trójmorza. I jedynym szefem państwa, który wyraził z tego tytułu radość, to był pan prezydent Andrzej Duda. Nie wiem, co mu się stało, ale no, tak było. Proszę Państwa, dlaczego to zapaliło czerwone światełko? Dlatego, że zrealizowany projekt Trójmorza zagrażałby trzem istotnym interesom niemieckim. Po pierwsze, podważyłby w sposób trwały hegemonię Niemiec w Europie, bo połowa Europy, cała Europa Środkowa już by się wyłamała z posłuszeństwa. No to jaka to hegemonia? To już nie ma hegemonii. Po drugie, zablokowałoby to, ten projekt Trójmorza zablokowałby budowę Czwartej Rzeszy, w którą Niemcy już tyle zainwestowały przecież. I po trzecie wreszcie, i to nawiązuje do tego, co tu mówił pan Stanisław Żółtek, że realizacja projektu Trójmorza pozwoliłaby państwom środkowej Europy uwolnienie się od ograniczeń
nałożonych na nie, no za ich przyzwoleniem oczywiście, przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Ten projekt wtedy powstał i zakładał, że w Europie Środkowej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim, bo jeszcze Niemcy taką nadzieję wtedy miały, zostaną tam utworzone takie bantustany, niemieckie protektoraty, o gospodarkach, uwaga, uwaga, trwale niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko uzupełniających i peryferyjnych. No właśnie to, o czym mówił pan Stanisław Żółtek. To nie kryzys, to rezultat. Tak postępuje państwo poważne. Stworzyło 1 maja 2004 roku warunki polityczne do wznowienia, do zmartwychwstania projektu Mitteleuropa, no i go realizuje. No i go realizuje. I to są wszystko nie jakieś spontane odloty, tak jak w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy Jurka Owsiaka, tylko to jest, są zaplanowane działania państwa poważnego. Dlatego też w 2017 roku w lipcu pan prezydent Duda się zreflektował. Po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią zbuntował się przeciwko naczelnikowi państwa. Zapowiedział, że zawetuje te ustawy sądowe. No i zrobił to. Zrobił to. No to nadało to no, większego tempa i takiej rumieńców wojnie o praworządność. Ale to jeszcze nie było takie straszne, bo przełom nastąpił w czerwcu tego roku. Do Europy przyjechał amerykański prezydent, nowy prezydent amerykański, Joe Biden, który z intencją poprawienia stosunków z Rosją i z Unią Europejską, czyli z Niemcami. Dlaczego? Dlatego, że problemem dla Stanów Zjednoczonych, to się okazało na wiosnę tego roku, stały się, znaczy nie stały się, tylko już się wszyscy przekonali, że to są Chiny. W 2008 roku zrobiłem takie zestawienie. Budżet wojskowy Stanów Zjednoczonych wynosił wtedy 622 miliardy dolarów rocznie. I to była równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. Taka była ta przewaga. 10 lat później jednak Stany miały nawet większy budżet wojskowy, 700 miliardów dolarów, ale to była równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 następnych państw świata. Ta przewaga stopniała o połowę. A w kwietniu jeden z generałów ważnych z Pentagonu powiedział, że Chiny mają budżet wojskowy wyższy niż Stany Zjednoczone, zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę poziom tamtejszych cen. Co z tego wynika? No to, że Stany Zjednoczone muszą się przygotować do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. Bo jak nie, no to już nie będą mogły tej kwestii rozwiązać. Rozwiąże ją za nich kto inny. Jeżeli zatem chciałyby przystąpić do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej, to jest bardzo ważne, jak się w tej sytuacji zachowa Rosja i Niemcy. Rosja i Niemcy. Wzrost potęgi chińskiej nie jest na rękę Rosji, więc bardzo prawdopodobne jest, że Rosja mogłaby ogłosić wtedy neutralność. Zachować się neutralnie, ale oczywiście nie za darmo. Nie za darmo. No i tu już nas to interesuje bezpośrednio, bo jak Rosja zażąda jakieś zapłaty, no to bardzo możliwe, że my będziemy musieli te zapłaty uiścić, a przynajmniej jej część. W jakiej formie? No to w odpowiednim momencie zostanie nam to objawione, ale tu jest więcej niż pewne. Niemcy tak samo, tu właśnie może zostać wykorzystany ślad węglowy. Ten jest dwutlenek węgla. Otóż Unia Europejska, czy Europa Zachodnia jest głównym odbiorcą chińskiej gospodarki. I teraz, jeżeli by się okazało,
na skutek tej histerii ekologicznej, że w chińskich kalesonach ślad węglowy jest większy od dopuszczalnego, w związku z tym nie można już ich sprowadzać, to w ten sposób by się zaczęło podduszać chińską gospodarkę, tak żeby tam skruszała trochę. I tu jest potrzebna też dobra wola Niemiec. Jak przyjechał prezydent Joe Biden do pani Złotej naszej, żeby tutaj ją zapytać, czy ona by ewentualnie nie wzięła w tej operacji udziału, no to musiał jej jakiś prezent dać, ad captandam benevolentiam. No a jaki? No skoro Niemcy walczą tutaj o praworządność w Polsce, najpierw o demokrację, to znaczy, że im na tym zależy. No to masz Polskę w arendę, weź tu sobie tam do diabła, ona nam potrzebna jak psu piąta noga. No i co się stało? Widocznie pani nasza Złota prezent przyjęła, bo już następnego dnia Donald Tusk nic tego nizowego ogłosił zamiar powrotu na ojczyzny łono. No i powrócił, oczywiście na polecenie naszej Złotej Pani, bo samowolka tutaj jest wykluczona. Już nie będę mówił dlaczego, ale to cała historia jest Donalda Tuska i jego, że tak powiem, wystrugania na człowieka europejskiego, to, że to bardzo zabiła historia, ale znana. No i Donald Tusk co zrobił, jak przyjechał na ojczyzny łono? Natychmiast proklamował wojnę Donalda z Kaczorem. A w odpowiedzi Kaczor proklamował wojnę Kaczora z Donaldem. No i Lex TVN się narodziła i tak dalej. No teraz już tam wszyscy chyba z podwiniętym ogonem się z tego wycofają, bo Departament Stanu tupnął nogą. Daniel Fritz z Departamentu Stanu powiedział, no jak to? Nie można być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i sekować firm amerykańskich. To amerykańskich, a czyż dopiero żydowskich, no to już w ogóle nie ma mowy, no to co za zuchwalstwo, co za świętokradztwo. No i to już pan prezydent Duda, przemawiając 15 sierpnia na święcie Wojska Polskiego, powiedział, że będzie nieubłaganie stał na nieugiętym gruncie wolności słowa. No to wiadomo było, że zawetuje te ustawy, nie ma w Sejmie większości, która by była zdolna do przełamania weta prezydenta, bo 276 posłów. No i wreszcie pan premier Morawiecki, żeby, że tak powiem, stworzyć wrażenie, że tu my strasznie się opieramy, no, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem, czy Konstytucja Polska ma charakter nadrzędny nad prawem Unii Europejskiej, czy nie. Trybunał odwlekał kilkakrotnie udzielenie odpowiedzi na to pytanie, bo tam trwały rozmowy na ten temat, no jak ma być, czy nadrzędny, czy nie nadrzędny. Ale te rozmowy nie przyniosły rezultatu i no, w końcu trzeba było wydać orzeczenie. No i orzek, że ma charakter nadrzędny, co wywołało burzę w szklance wody. Jak to wygląda od strony prawnej? No właśnie nie wiadomo, jak wygląda. Pani Julia Przyłębska powołała się na zasadę przekazania, która jest rzeczywiście w traktacie lizbońskim. Zasada przekazania głosi, że Unia Europejska ma tylko takie kompetencje, jakie zostały jej przekazane przez państwa członkowskie. W sprawach organizacji systemu ochrony prawnej kompetencje nie zostały przekazane, więc właściwie rzeczywiście tu Unia wykracza poza swoje kompetencje. Ale czy naprawdę? Bo w traktacie lizbońskim jest jeszcze inna zasada, mianowicie zasada lojalnej współpracy, która głosi, że państwo członkowskie powinno powstrzymać się przed każdym działaniem, które mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. Przed każdym działaniem. Wystarczy zatem wpisać, że praworządność, cokolwiek by to miało znaczyć, jest istotnym celem Unii Europejskiej i pod tym pretekstem Komisja Europejska może sztorcować państwa członkowskie. Na przykład kazać rozpędzić Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Właśnie to robi. I Niemcy już po tej rozmowie z Joe'em Bidenem
Niemcy już przestały się z nami ceregielić, zabrały się do nas na ostro, czego wyrazem był ten szantaż finansowy, o którym tutaj była mowa. Szantaż finansowy jest nie tylko, bo Niemcom się udało, Węgry i Polska są na celowniku niemieckim, a udało się doprowadzić do konfliktu Polski z Czechami. Projekt Trójmorza odchodzi, że tak powiem, w przeszłość całkowicie. Więc zneutralizowane, to niebezpieczeństwo zostało zneutralizowane. No i w związku z tym trzeba było wciągnąć w to opinię publiczną w Polsce. W Polsce rozpalić już polityczną wojnę na całego. Donald Tusk, który się do tej pory wałkonił i chyba tam nasza złota pani go obsztorcowała, że co ty frędzel tutaj się wałkonisz, roboty, prawda, i tego, no to zwołał demonstrację wszystkich Volksdeutschów i Europejców tam w innych miastach, ale w Warszawie na Placu Zamkowym, tam ich przybyło, tak się chwalili, że 100 tysięcy, tam 100 tysięcy ludzi by się nie zmieściło, tam na wyżej 20 tysięcy i to już musieliby nie zachowywać dystansu społecznego. Więc to nie wiem, czy to by było niekaregodne przypadkiem. No i tam oczywiście doszło do incydentów. Tam pani taka starsza, pani zacna, pani Traczyk-Stawska, weteranka Powstania Warszawskiego, strasznie została emocjonalnie rozhuśtana przez tych wyjadaczy tam z Platformy Obywatelskiej, pana Arłukowicza głównie. Bo tam się pojawili nie tylko weterani Powstania Warszawskiego, ale i weterani sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Pan Leszek Miller, to przecież on w Powstaniu Warszawskim nie walczył, tylko w innej batalii, prawda? No i, ale to wszystko teraz ręka w rękę. Proszę Państwa, zarzucili Jarosławowi Kaczyńskiemu, że on chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. To się nie trzymało kupy, bo tego samego dnia Jarosław Kaczyński spotkał się z rolnikami gdzieś tam na Podlasiu i tam zaczął im obiecywać wyższe dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej właśnie. No to jak? Chce wyprowadzić czy nie chce, prawda? Druga rzecz, Biuro Polityczne Prawa i Sprawiedliwości podjęło uchwałę solenną, że o żadnym polexicie nie ma mowy. Wreszcie Jarosław Kaczyński przy pomocy lewicy całkiem niedawno przeforsował w Sejmie ratyfikację ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, która wyposaża Komisję Europejską, więc rząd unijny, w dwa uprawnienia, których ona przedtem nie miała. Uprawnienie do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu całej Unii i nakładania unijnych podatków. No to jest milowy krok na drodze do pogłębiania integracji, czyli wzmacniania federalnego państwa. To nie jest ilustracja intencji wyjścia z Unii Europejskiej. No i pod hasłem, te demonstracje Volksdeutschów i Europejców odbywały się pod hasłem zostajemy, zostajemy. Przy tobie nasza złota pani stoimy i stać chcemy. No więc pięknie, pani ta, no mówię, tak została rozluźniona emocja. Jest tam pan Bąkiewicz miał taką drugą demonstrację, no i tam te dźwięki się nakładały na siebie, co strasznie panią Stawką zirytowało i zwróciła się do niego z takim wezwaniem: milcz, chamie! I to tak było jak to słowo Camprona, napoleońskiego generała, który tam na propozycję kapitulacji powiedział merde, prawda? Potem to zmieniano, że gwardia umiera, ale się nie poddaje, ale on takich przemówień nie wygłaszał, długich, tylko krótkie, żołnierskie słowa. Więc od razu w mediach niezależnych głównego nurtu podniósł się lament, jak ten Bąkiewicz mógł dopuścić się takiego zuchwałego świętokradztwa. Bo przecież to weteranka Powstania Warszawskiego zamachnął się na Powstanie Warszawskie. No, gorzej być nie można. Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że w Powstaniu Warszawskim walczyli również Niemcy. No jakże inaczej, prawda? Ale nie jestem złośliwy, więc tylko powiem, że
to, że ktoś był weteranem Powstania Warszawskiego, czy jest, to nie znaczy, że ma rację w innych sprawach. I że na przykład się z tego tytułu orientuje w zagadnieniach politycznych. Nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Pojawiły się zatem opinie, że albo rząd nas tutaj wyprowadzi z Unii Europejskiej, albo Unia Europejska nas wyrzuci. Jak nie będziemy tutaj grzeczni, to Unia Europejska nas wyrzuci. Jest taka możliwość. Znaczy nie taka, tylko jest pewna możliwość. Artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego mówi, że państwa członkowskie mają, jak to się mówiło w Związku Radzieckim, prawo wychoda. Prawo wychoda. To republiki związkowe miały prawo wychoda, no niech by która spróbowała, ale było to zapisane tam w Konstytucji. No i tutaj też, ale artykuł 50 mówi, że owszem, państwo członkowskie może opuścić Unię Europejską, ale tylko na własne żądanie. Nie może być z niej wyrzucone. Nie może być z niej wyrzucone. Ale oczywiście tutaj pan Stanisław Żółtek już to powiedział, bo kary te, które tam przysolił ten Europejski Trybunał Sprawiedliwości, 500 000 euro dziennie za każdy dzień zwłoki w zamknięciu kopalni Turów, co mają wpływać na konto Komisji Europejskiej, no to rzecznik Komisji Europejskiej 2 dni później po tym wyroku powiedział, jak będzie, że Komisja Europejska po prostu będzie sobie potrącała te kary z subwencji budżetowych dla Polski. Rząd Polski nie musi tu podejmować żadnej decyzji, to decyzje zostaną podjęte za niego. W związku z tym prawdopodobieństwo, że rząd Polski się z podkulonym ogonem ze wszystkiego wycofa, jest bardzo wysokie. Tylko na razie trwają takie prace, jak to zrobić, żeby nie stracić twarzy, no bo nie można tak tutaj te buńczuczne deklaracje, że nie oddamy ani guzika, a potem oddamy, no to jak? To musi być to przygotowane w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni. Proszę Państwa, więc na skutek tej wejścia polsko-niemieckiej wojny hybrydowej w nową fazę czekają nas bardzo ciekawe czasy. No i dlatego Państwu to wszystko opowiadam, żeby przedstawić to tło, z czego się to wszystko wzięło. A wzięło się z grzechu pierworodnego, który został popełniony w czerwcu 2003 roku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zastanawiam się, czy mamy jeszcze czas na pytania, bo właściwie zostało chyba 15 minut wykonane. No te 15 minut można. No to może 3 pytania się uda zapytać, ale będziemy prosić prelegentów o bardzo krótkie odpowiedzi i pytających o kierowane do konkretnej osoby pytania. No to będziemy już tak tutaj krótkie. Szanowni, bardzo mi przykro, że jako pierwszy zabieram głos, zadając pytanie. To nic złego. Jestem organizatorem, już udziałem na Pomysłowej Komisji Pracy. Brawo. Chciałem podziękować tak panu Ireneuszowi za tą trafę, mam nadzieję, niestety analogię do 30. wieku, panu Żółtkowi za podniesione kwestie energetyczne, panu Michalkiewiczowi za podniesienie, że tak powiem, tej istotnej kwestii, jak nasze rosnące wykładniczo zobowiązania finansowe i panu Grzegorzowi za podniesione bardzo ważne kwestie związane z życiem, czyli aborcje i leżący w stanie demograficznym. Pytanie będzie jedno, to będzie figura retoryczna i zaraz zadam pytanie następne. Dawno, jak miesiąc temu słuchałem wypowiedzi ministra Najewskiego, który mówił o tym, że proszę zauważyć, że tak jak mówił pan redaktor Michalkiewicz, nasze zobowiązanie wzrosło wykładniczo w szybkim tempie do 1,5 biliona złotych. Mamy ten okres covidowy, rząd bez refleksji, bez jakiejś pauzy wchodzi, cały czas permanentnie idzie w tą transformację energetyczną. No i tu w zasadzie pytanie, przy leżącym wskaźniku demograficznym, kto będzie za to płacił?
pytanie jest następujące. Minister Naimski w 2017 roku mówił, bazując na pryncypiach post-Polaków, że miks energetyczny z predykcją na 2050 rok będzie wyglądał następująco. 50% będzie węgiel kamienny brunatny, reszta będzie energetyką atomową, będą farmy wiatrowe, spadanie gazu i inne OZE, rozwiązania geotermalne. Argumentował to właśnie decyzjami polskich Polaków. Mamy następującą sytuację, zmienia się rząd, premier Szydło daje tekę, przychodzi pan Morawiecki i mamy narrację następującą. Tam dalszym się ciągu taką oportunistyczną, ale i serwistyczną. Mamy węgiel na poziomie 0 w 2050 roku. I to pytanie jest otwarte do panów. Czy możecie wskazać jakiś punkt, jakiś element strategii pisowskiej, który doprowadził do tego, że mamy diametralną zmianę narracji. Serwilistyczną wcześniej była taka, no, powiedzmy, bardziej propolska. Proszę państwa, no, ponieważ Jarosław Kaczyński mi się nie zwierza z tego, jaką ma strategię, to jestem skazany na domysły, ale jak już jestem skazany, to sobie nie żałuję, domyślam się, że te takie buńczuczne opowieści, że my tutaj sami suwerenną decyzję podejmujemy, to są obliczone na to, żeby wyznawcy Jarosława Kaczyńskiego nie utracili w niego wiary. Bo no, skończy się jak? Skończy się tak, że no, powie swoim wyznawcom, słuchajcie, widzicie, walczyłem jak lew. No ale siła złego na jednego, to kto z was by tutaj sobie dał radę? Nikt. No i to każdy powie, no już ci prawda, już ci prawda. Dekarbonizacja już najkrócej oznacza, że Polska wyrzekła się, to co podpisał pan premier Morawiecki, Polska wyrzekła się korzystania z nośnika energii, którym dysponuje, na rzecz nośnika energii, którym nie będzie dysponowała, to znaczy będzie kupowała rosyjski gaz od Niemiec. Tyle. Więc Polska zostanie wzięta w dwa kleszcze. Z jednej strony Rosja może zamknąć kurek, a z drugiej strony Niemcy mogą zamknąć kurek. Każdego można doprowadzić w ten sposób do te wypowiedzi i nawet zagroził tej pani redaktor, że jej skasuje ten program i rzeczywiście to zrobił. Tak, rzeczywiście to zrobił, więc jest to widać kwestia tak zwana wrażliwa. Kwestia wrażliwa, której lepiej nie poruszać, zwłaszcza na antenie jakiegoś medium. No ale my nie jesteśmy tymi uwarunkowaniami związani, więc możemy tutaj sobie o tym powiedzieć. Tyle tylko, że no możemy powiedzieć. Ale jedno słowo. Jedno słowo tylko w tej sprawie. Rzeczywiście ta transformacja energetyczna to jest coś nieprawdopodobnie skomplikowanego. Dowodem na to jest, to wiecie, ta dopłata do fotowoltaiki, prawda? I nagle oczywiście załamało się to. Dlaczego się załamało? Bo to się nie da zrobić po prostu, bo każda dodatkowa każdy dodatkowy kilowat mocy z fotowoltaiki to jest po prostu strata dla sieci energetycznej i inni muszą za to zapłacić. Dlatego, że ta moc, ona cały czas musi w elektrowniach iść i ogrzewać wodę. Wiecie państwo, że te elektrownie, jak zakłada się na dach fotowoltaikę, to te elektrownie węglowe cały czas płoną i produkują prąd, tylko się wkłada do wody i ogrzewa się woda, żeby ten prąd stracić w tych momentach, kiedy jest produkowana na dachach. I póki tego jest niewiele, to można było się popisywać. Jak jest tego kilka procent mocy w Polsce, to ogrzewamy do tych rzeki prądem. Do pana Żumka. Marek Bergalde, poprzednio ze stanu Connecticut, teraz z Krakowa. Po pierwsze, najpierw chciałem się podzielić bardzo krótko z wrażeniami z mojego pobytu w Kazachstanie niedawno. No proszę państwa, nie chcemy w takiej rzeczywistości żyć. Tam, gdzie się nie można wejść bez tego QR code do restauracji, do supermarketu, wszystko jest na komputerze, pojechaliśmy tam, próbując sprzedać, co może być śmieszne, energię elektryczną, produkowaną, no nie z
nie z, ze źródeł odnawialnych, bo to chyba nikt tutaj nie wierzy, prawda? Tylko z po prostu ciepła odpadowego z różnych fabryk i z urządzeń przemysłowych. Po prostu byliśmy wyśmiani, bo tam nikt nie słyszał o tych dopłatach 50 euro, wtedy to było 50, dzisiaj pan Zutek powiedział 62 dolary za tonę. Euro, przepraszam. Tak. Także byliśmy wyśmiani. Także proszę pana, czy Unia Europejska po prostu popełnia samobójstwo, bo taki Kazachstan w ogóle nie słyszał o takich dopłatach. Więc proszę bardzo o komentarz na ten temat. Już odpowiem. Rzeczywiście Unia Europejska, wprowadzając te opłaty, w pewien sposób zmniejsza swoją konkurencyjność. Ale proszę się przypatrzeć. Czyją konkurencyjność zmniejsza? Przecież nie całej Unii Europejskiej, bo Francji, Niemiec, nie, konkurencja zostaje, to przychodzi wyrunkowała stale, niż na nich, gdyby nie było dopłat. My, polskie elektrownie, muszą płacić, muszą płacić elektrowniom francuskim, prawda? Bo oni mają te zezwolenia, a my im płacimy, także ich konkurencyjność niekoniecznie maleje. Sumarycznie maleje w Unii. Ale przede wszystkim skoncentruje się to na niektórych krajach, w szczególności na Polsce. Przy czym skoncentruje się dopiero teraz, bo tak naprawdę te ceny dopiero w tym roku tak wystrzeliły. One już wystrzeliły w 2019 roku, na chwilę doszły na 20 parę, 30 euro, ale tylko było chwilę, trwało, bo to była pandemia i ta pandemia załamała ceny, no bo gospodarka stanęła, nie? One ruszyły teraz naprawdę w 2021 roku, więc to się dopiero zacznie, więc i długo nie potrwało, bo tej gospodarki w Polsce nie będzie. Ale Francja i Niemcy nie tracą na to. Jeżeli dajcie. Panie senatorze, panowie, dziękuję ślicznie za tą lekcję, bezcenną lekcję historii, ekonomii, polityki. Kiedyś podobno Rockefeller powiedział, że dajcie mi kontrolę nad pieniądzem, a nie ma znaczenia, kto będzie wydawał prawo. Pan senator tak dzielnie walczy w Sejmie. Poseł. Ale pan redaktor kandydował do Sejmu. Ale nie jestem. Prawdopodobnie zadania w przyszłym roku, ale co pan może zrobić, jak pan sam widzi, że pozbawiają pana zarobku, może jeszcze więcej za niedługo. Jakie są szanse, że nie mając możliwości kontrolowania czy wydawania tak zwanego Narodowego Banku Polskiego dokumentu, który nie jest właściwie żadnym narodowym dokumentem, tak samo jak Federalny Bank Stanów Zjednoczonych jest tyle federalnym jak Federal Express. No to pan zadał pytanie retoryczne, prawda? Pan wskazał na jedno z narzędzi odzierania już nie w czasie przeszłym Polaków z wolności, suwerenności narodu i wreszcie niepodległości państwa. Te pozostałe narzędzia, gdyby je tak szybko tutaj zewidencjonować, no to jest spektakularne przejawy, to jest mącenie dzieciom w głowach w sprawie ich seksualności i to niektórych dziwi. I niektórzy myślą, że to może jakaś jest obsesja tych inżynierów dusz, ale jest w tym głęboka diabelska mądrość. Jeśli chcemy przewrócić porządek naturalny, jeśli chcemy wszystko postawić na głowie i stosunki własnościowe i podstawić fałszywe matryce myślenia i w dziedzinie ekonomii i obyczajowości i we wszystkich innych dziedzinach życia ludzkiego, no to najlepiej jest od razu walnąć człowieka w splot słoneczny, to znaczy rozciąć ten element, ten jakiś konstytutywny, najbardziej wewnętrzny
w ludzkiej istocie i niewątpliwie sfera seksualności, obyczajowości należy do tych, których rozchwianie, zdemontowanie tutaj jakiegoś porządku czyni człowieka, i to widzimy, to się dzieje, to jest praktyka, to nie jest teoria, czyni człowieka podatnym na każdą inną bzdurę. Prawda? Jeśli można tutaj sięgnąć do samego wnętrza człowieka, no to potem właśnie można na przykład tłumaczyć, że drożej, to znaczy taniej, że mamy... Jak to pan... No jest dobrze, bo jest źle, bo jest dobrze. Jest źle, dlatego że jest tak dobrze, że aż ma to swoje efekty uboczne. Prawda? To pan minister Sejm tłumaczył ostatnio, że nic podobnego, że benzyna jest droga. Nie, to Polacy mają coraz więcej pieniędzy i dlatego w sumie nic tu nie traci proporcji należytych. Tak, oni to naprawdę mówią, a ludzie niestety masowo naprawdę przyjmują to jako odpowiedź. Więc są finanse, pieniądz, jest obyczajowość, są wojny migracyjne, prawda? Nie kijem go to pałką, jak się nie da rozmontować wewnętrznie, no to można jeszcze rzucić parę milionów uchodźców, nachodźców na naszą granicę i wtedy zobaczymy. Prawda, kto tu rządzi. Szanowni Państwo, ja może taki element jeszcze bym dodał do tej układanki, że był sobie taki agent stanowy, oddanie Polski pod władzę sowiecką, rozmiękczał on opinię publiczną w elitach amerykańskich, przygotowywał ogół na przyjęcie tego rozwiązania jako nie tyle nawet konieczności jakiejś dziejowej, ale jako sprawiedliwego, słusznego rozwiązania. I otóż Oskar Lange był ekonomistą, jak to się mówiło. I on podobno, bo jego potem po II wojnie światowej nawet do Indii rzucili, żeby tam budował pomyślność ludzkości. I on żył taką obsesją, że jeżeli socjalizm w praktyce nie działa, to tylko dlatego, że moce obliczeniowe rachmistrzów, a wtedy to były liczydła, prawda, przed wojną, że za słabe są te moce obliczeniowe i jak się dowiedział, że są komputery, prawda, Enigma i inne tam takie projekty, to od razu wstąpił w niego duch nowego optymizmu i właśnie tych Hindusów potem przekonywał pod koniec życia, że to się wszystko pięknie wyliczy. To centralne sterowanie, centralne planowanie, centralne rozdawnictwo, byle tylko moce komputerowe, moce obliczeniowe komputerów wzrosły. I jak sądzę, że dosięgliśmy właśnie tego etapu, że ten sen piękny Oskara Lange się spełnia, to znaczy mamy te moce obliczeniowe i dlaczego, bo wszyscy sobie zadajemy to pytanie, czemu oni to robią? Pan zadał pytanie, czy Unia Europejska popełnia samobójstwo na raty? Ja myślę, że ci tam centralni sataniści, scenarzyści, prawda, ten jeszcze nam nieobjawiony rząd światowy, który pewnie no, na razie może jeszcze nawet sam się nie rozpoznaje kadrowo, tylko ma jakieś tam różne agendy, jakieś różne ośrodki, że oni myślą, że tym razem to wszystko zagra, że to się nie skończy Kołymą ani Oświęcimiem, właśnie dlatego, że są te moce obliczeniowe i że to, jak to się pięknie wszystko wyliczy, to będzie grało i kolidowało i się zgodzi ten rachunek. Ja jednakowoż myślę, że to się nie uda, że budowa nowy, wspaniały świat zawsze kończy się jakimś wysypiskiem trupów, ciał ludzkich na jakimś placu, jak w tych amerykańskich kronikach z 1945 roku, gdzie amerykańskim spychaczem się właśnie ludzki nawóz spycha do rogu. Ja się tego bardzo poważnie obawiam, bo jeśli oni dziś sądzą, że przy tym centralnym właśnie rozdawnictwie za cenę oczywiście centralnego rabowania ludzi wyzyskiem
fiskalnym, że każdy tam tę swoją miskę ryżu plus dostanie, bo mu ją dron dowiezie do objętego nawet kwarantanną mieszkania w najgłębszych tam ostępach amazońskich i w Bieszczadach, prawda? No nie, bo właśnie ludzie umierają w karetce między jednym szpitalem a drugim, prawda? I jeszcze nie są to warunki wojenne. I w związku z tym myślę, że jest tak, bo to jest poziom podwykonawczy, prawda? Ta fasada, jak wychodzi Morawiecki czy jakiś inny jego, prawda, substytut na trybunę parlamentarną i przez godzinę przemawia, no to kto wtedy pilnuje sklepu, prawda? Czyli to są ludzie robiący w show biznesie. Oni nie podejmują najwyraźniej ostatecznej decyzji. Oni właśnie pełnią rolę w polit-PR-owską. Mają nam to wszystko pięknie, dokumentnie wytłumaczyć, żebyśmy to łyknęli. No, ale tam na centralnym szczeblu jest samo zło. Są ludzie, którzy mają innych ludzi za podludzi, za nawóz historii i trzeba się z tym liczyć. Ja bym, konkludując, ja bym sobie odpuścił suszenie sobie głowy o to, dlaczego oni to robią, z jakiego powodu. To, że my nie widzimy, kto strzela, to nie jest powód, żebyśmy nie zauważali, że kule świszczą, prawda? To, że ktoś strzela z zawęgła, czy może jakąś inną bronią, czy może z łuku, jak tam ostatnio w Skandynawii, to nie jest powód, żebyśmy nie konfrontowali się z rzeczywistością i żebyśmy sobie nie powiedzieli, że jesteśmy na wojnie. To, że dokładnie nie wiemy, kto tę wojnę i z jakiego powodu z nami prowadzi i do jakich zmierza celów, efektów, to nie jest powód, żebyśmy nie powiedzieli sobie, to do nas strzelają, to po nas idą, po nasze życie, zdrowie i majętność. Jeśli można, dodam do tego parę zdań, dlatego że no, trzeba powiedzieć otwartym tekstem, o co chodzi, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia z rewolucją komunistyczną. To nie nic się nie dzieje przypadkowo. Nic się nie dzieje przypadkowo, tylko to jest rewolucja komunistyczna prowadzona według nowej strategii, w której duraczenie ludzi jest podstawowym czynnikiem, bo inne skutki to tam się pojawią. I proszę zwrócić uwagę, narzędziem, jednym z narzędzi tej rewolucji jest epidemia. Epidemia. Tym razem rewolucjoniści postawili na instynkt samozachowawczy. Tak jest. I to był strzał w dziesiątkę. Działa. I to był strzał w dziesiątkę. I to można z człowieka wszystko zrobić i w każdą formę go ulepić. Ale zwróćmy uwagę, jakie skutki wystąpiły i to na samym początku epidemii. Po pierwsze, rządy przejęły władzę dyktatorską. Przechodząc do porządku nad tymi dyrdymałami tam o prawach człowieka i tak dalej. To... Nie. Z dnia na dzień się to stało. Rządy przeszły na ręczne sterowanie gospodarkami. I wreszcie trzeci skutek, no to tak, ale gwałtownie została zredukowana obecność chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej. I to nawet przy udziale samych zainteresowanych. O tak. I proszę Państwa, co to jest? Te trzy punkty. Wykonawcami uchwał między Trocki, jak na kilka dni przed śmiercią, bo on tam jak dostał tym czekanem w łeb, to jeszcze żył. Powiedział, że czwarta międzynarodówka zwycięży. No czwarta to nie, ale piąta już jest bliska tego. To są wszystko cele rewolucji komunistycznej. No i jeszcze jeden taki, nie wiem czy to akurat jest, ale no pojawiały się tam i w takich deklaracjach Billa Gatesa, który jest osobą wpływową, i takiego starszego pana, 80-letniego profesora Ehrlicha z Pensylwanii. On jest zwolennikiem zredukowania populacji ludzi na świecie do miliarda. No, wiadomo dlaczego, to łatwo się domyślić, dlaczego ten miliard, no żeby było komu pożyczać na wysoki procent, jasne, wszyscy sami między sobą nie będą sobie pożyczać, to nie interes.
ale od razu musimy sobie postawić pytanie, no dobra, to od kogo zaczynamy te redukcje? Ta straszna, do dzisiaj mu nie mogą tego darować. No dobra, od Żydów nie, to od kogo? No trzeba na to pytanie odpowiedzieć, nieubłaganym palcem wskazać tego pierwszego w kolejce do odstrzału. I to ciekawe, że ci, którzy są zwolennikami tej redukcji, to uważają własną egzystencję za niezbędną dla świata. Ten stary dziadyga, ten profesor Ehrlich, no dożył 80 i żyje jak gdyby nigdy nic. No przecież jeśli naprawdę uważa, że powinno się zredukować, no tak jak pani Spurek czy tam inni tacy panowie, no to na co czekają? Na co czekają? No wieszać się troszkę. Proszę Państwa, już konkluzja. Widzimy, że metodami ślamazarnymi, metodami demokratycznymi nie da się tego zatrzymać. W związku z tym trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, że konieczne jest pójście na skróty. Jeżeli zatrzymać, to konieczne jest pójście na skróty. Co mam na myśli? To, co zrobił generał Franco i to, co zrobił generał Pinochet. Uratowali swoje kraje, no nie na długo może, ale uratowali przed komunizmem. To jest pójście na skróty. I mamy do wyboru, albo się będziemy mazgalić i umrzemy zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, przy zachowaniu pełnej demokracji zostaniemy zlikwidowani, albo spróbujemy zaryzykować i pójść na skróty. Dziękuję bardzo. Otóż ja tylko chciałem powiedzieć o technikalnie, prawda? Co? To są właśnie to, co mówię, nasza zgoda na to, żebyśmy byli śledzeni, na ten monitoring, na to, że teraz wprowadzą na likwidację na przykład pieniądza gotówkowego, żeby rząd wiedział, mają już te komputery, kto gdzie zrobił zakup, gdzie był, prawda? Na to, żeby rolnicy mieli dopłaty wszyscy, czy tak naprawdę nikomu to nie... Jak wszyscy mają dopłatę, to nic nie zyskują, prawda? Bo odpowiednie odczytanie odgrożają produkty poza urzędnikami i cwaniakami. Ale musi się płacić, składać wniosek, musi się być rejestrowany. W pandemii szczepienia trzeba być rejestrowanym, trzeba być, kto może wejść, kto nie. To wszystko się łączy w inwigilację, taką totalną, odwrotną. Te technikalia są potrzebne do tego, żeby wprowadzić komunizm. Bo bez nich rzeczywiście i bez tych komputerów by się tego zrobić nie dało. Proszę. Przepraszam, że panie profesor, że wcinam się panu. Ja chciałem tutaj jeszcze nawiązać do wypowiedzi pana redaktora Michalkiewicza. Bo proszę państwa, to, że to jest rewolucja bolszewicka, to jest bezsporne. Natomiast kiedy powstał projekt oczyszczenia świata z jednostek zbędnych. Zaskoczę może niektórych z Państwa. W 1849 roku w Neue Rheinische Zeitung, gazecie, którą redagował Karol Marx, ukazał się artykuł Engelsa pod tytułem Der Martialische Kampf, mówiący o dwóch rzeczach. O zbędności ludzi kolorowych i mieszańców oraz podzielił Engels narody Europy na narody postępowe i narody niepostępowe. W tej książce Nie musimy płacić Żydom jest taki tekst mój, który popełniłem 10 lat temu dotyczący kto wymyślił Holokaust. Engels w konkluzji powiedział tak, wymieniając narody niekonstruktywne. To była Szkocja, to była Katalonia, naród kataloński, to były te narody, które były rojalistyczne. Natomiast narody rewolucyjne, takie jak Rosja jeszcze należała do tych narodów wstecznych. Wtedy w 1849 roku. Natomiast postępowe narody to Polska, Węgry i tutaj, gdzie Wiosna Ludów miała przebieg. I on wtedy skonkludował,
te wszystkie narody w okresie przechodzenia przez socjalizm do komunizmu muszą zniknąć z powierzchni ziemi. Są zbędne. Ludobójstwo w tym przypadku jest uzasadnione. To była konkluzja Engelsa. I tą konkluzję w Kapitale Marksa, tam w kwestii dotyczącej Żydów, napisał również Marks. Także, że bardzo niechętnie lewacy dyskutują na temat antysemityzmu syna rabina, czyli Marksa, i właściciela fabryki, czyli Engelsa. Dziękuję. Też. Pytanie jest do pana redaktora, ale nie tylko. W świetle tej diagnozy, prognozy, przy tak zmozaikowanym społeczeństwie polskim, byłoby dobrze wskazać jakieś pierwsze drogowskazy, co dalej w dzisiejszych czasach, które dopiero, prawda, się... Taka nadzieja, niewypowiedziana, że wszystko musi się zakończyć wesołym obelkiem. Otóż wcale nie musi. Tragedie się zdarzają i to znacznie częściej niż jakieś happy endy. W związku z tym my stoimy przed taką alternatywą, że może się nam uda, ale nie uda nam się bez zaryzykowania. Bez zaryzykowania. Albo po prostu no, podzielimy los innych, no może nie od razu trafimy do dołu z wapnem, ale no, tam kiedyś na pewno, tak, kiedyś na pewno. W związku z tym naszym problemem w tej chwili, i to problemem narodowym, jest kryzys przywództwa, który ogarnia wszystkie sfery życia społecznego, wszystkie, bez żadnego wyjątku. No to nie mając przywódców, nie jest to dobrze. Ale dlaczego ten kryzys jest? Bo myśmy na to pozwolili. Bo myśmy na to pozwolili, uchylając się przed ryzykiem, które byłoby konieczne, żeby ten kryzys przełamać. Pozwalamy na to i pozwoliliśmy, i pozwalamy na to. I dopóki tak będzie, no to nie możemy liczyć na happy end. To po prostu nie będzie wesołego obelka. Ja mam pytanie, żeby krótko, więc powiem bardzo krótko. Muszę panu posłowi Braunowi powiedzieć, że jest pewien cień nadziei, ponieważ mówi pan o tym, że trzeba działać wyprzedzająco, czyli opóźniająco tą klęskę. Ja od 3 lat prowadzę fundację ratującą książki. W związku z tym antykwariat. Kto u mnie kupuje książki? Młodzi ludzie. Mało z nich. Pandemia spowodowała, że tych książek bardziej teraz chcą ludzie. Ludzie się zaczynają uczyć tego, że książki trzeba ratować. Ale to jest taka wiedza na początek. A teraz mam pytanie do pana Michalkiewicza. Chyba, że do wszystkich panów. W ogóle na tej sali nie została poruszona sprawa reparacji. Ja uważam, że reparacje, jeżeli nie ma traktatu pokojowego, to w ogóle jest tylko bajkowe sobie pisanie, tylko propaganda. Jeżeli nie ma traktatu pokojowego, to jak o te reparacje się starać? Proszę państwa, no to jest taki temat, który się pojawia co pewien czas jak kwiat paproci. Głównie za sprawą posła Mularczyka, wielce czcigodnego, który ma kancelarię adwokacką. No i w związku z tym tak planuje, żeby tu zapewnić sobie do końca życia, że tak powiem, jakiś dobry fart. Jak wygląda sprawa reparacji od Niemiec, bo to rozumiem, że to pan ma na myśli. Proszę państwa, w 1945 roku państwo niemieckie zostało zlikwidowane. Kraj podzielony na strefy okupacyjne, nie było żadnego rządu. Tylko o sprawach niemieckich decydowała konferencja w Poznaniu. I konferencja w Poznaniu zdecydowała o sprawie reparacji, o kwestii reparacji. Polska została objęta reparacjami, ale z sowieckiej strefy okupacyjnej. Stąd miała dostawać reparacje. A Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z nami po bratersku. To na tej zasadzie, że brat brata harata, prawda? No i dzielili się z nami po bratersku.
to znaczy nie dawali nam nic, jeszcze tam demontowali zakłady tam na Dolnym Śląsku i tak dalej, w zamian za to zażądali wybierania węgla górnośląskiego za darmo. I dopóki Stalin żył, to nikt się nie ośmielił na to podnieść ręki. No ale jak Stalin w marcu 1953 roku umarł i się wszyscy przekonali, że naprawdę umarł, no to rząd polski, ten jaki był wtedy, zrezygnował z reparacji. To już nie chcemy tych reparacji, i tak nic nie mamy, ale wy nie wybierajcie tego górnośląskiego węgla. I Sowieci się zgodzili. Co prawda przestali dopiero w 1956 roku, no ale zawsze. I teraz stanowisko rządu niemieckiego i polskiego jest identyczne. Identyczne. Stanowisko rządu niemieckiego jest takie, że Niemcy reparacje wypłaciły. A jakie były rozliczenia Polski z Sowietami, to ich nie obchodzi. To wy się z nimi tam teraz prawujcie. I takie jest stanowisko rządu polskiego. Pan minister Czaputowicz pojechał do Berlina i tam rozmawiał z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Walterem Steinmeierem. Potem wystąpili obydwaj panowie na konferencji prasowej. I co powiedział pan Jacek Czaputowicz? Po polsku, więc tego nie można na karp jakiegoś tłumaczenia wadliwego złożyć. Że problem reparacji w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje. Bo gdyby istniał, to już dawno by rząd przedstawił. Poseł Mularczyk zachowuje się całkiem racjonalnie. On najpierw wystąpił z takim pomysłem, że tu od Niemców to dostaniemy te reparacje. No trzeba to jakoś załatwić, więc po prostu zażądamy od nich tego. No nie wyjaśnił, w jaki sposób zmusić Niemcy do tego, żeby zrobiły to, czego nie chcą zrobić. Do tego nie, bo on chyba sam nie wie. Potem okazało się, że poradził się jakiś tam doradców, ekspertów sejmowych. I oni mu wytłumaczyli, panie mecenasie, no nie. Więc powiedział tak, że polskie sądy będą, przed polskie sądy wytaczać sprawy o te reparacje. O, polskie sądy są niezawisłe, więc na pewno każdemu przyznają. A kancelaria pana posła Mularczyka będzie prowadziła te wszystkie sprawy, bo potem tylko wyegzekwować to. Muszę powiedzieć, że raz precedens się zdarzył. Jest taki pan Jan Zbigniew Hrabia-Potocki. Czy tam hrabia, czy nie, no nieważne. I on uzyskał reparacje od Niemiec. 800 miliardów dolarów. Tyle tylko, że tę kwotę zasądził Europejski Sąd Arbitrażowy w Ciechanowie, utworzony przez Izbę Biznesu w Opinogórze. To teraz tylko, jak powiadam, wyegzekwować ten wyrok i już mamy z głowy wszystkie sprawy. Co oprócz elementu komicznego, jest tu element groźny, dlatego że pojawiają się takie pomysły jakichś durniów, że ja, skoro Żydzi chcą od nas, roszczeń się domagają, żebyśmy im zapłacili, to dobrze, ale jak nam Niemcy zapłacą, to my wtedy nam wam zapłacimy. Bardzo niebezpieczny pomysł, dlatego że Niemcy nam nic nie zapłacą, natomiast Żydzi by dostali to, co na czym im najbardziej zależy, to znaczy uznanie zasadności ich roszczeń przez Polskę. Tak, nic więcej im tak, nie jest, jest potrzebne, potem już to wydoją nas do końca. Więc trzeba uważać z tymi reparacjami, bo to ładnie tam, no jak mówię, pan poseł Mularczyk codziennie na jakieś pomysły zbawienne wpada, ale to ja rozumiem, jego zachowanie jest całkiem racjonalne, natomiast generalnie to nie. Przepraszam Państwa, ale niestety jesteśmy w niedoczasie. Mamy salę do 22, więc będziemy się jeszcze zbierać. Jest ostatnie jeszcze słowo, akcent od pana organizatora Stanisława. Dziękuję Państwu wszystkim za przyjście. Jeszcze raz przepraszam, że musimy przerwać, ale niezależne to jest od nas. Bo to i tak przedłużyłem ten czas, ale no w tej chwili dałem słowo i musimy przerwać. Nie moja sala, niewiele więcej osób jest i dokładnie, ale tylko taka była największa. Dziękuję bardzo za uwagę.